Będziemy szli dalej w temacie charakteru. Powiem teraz o podstawach przemiany na obraz Boga. Zacznę od przypowieści Salomona, 20 rozdziału, 11 wersetu. I Słowo Boże mówi tak: nawet po uczynkach można poznać chłopca, czy jego charakter jest czysty i prawy. Nawet po uczynkach można poznać chłopca, czy jego charakter jest czysty i prawy. Po czym rozpoznajemy charakter nasz? Po uczynkach. Charakteru nie rozpoznajemy na podstawie wiary. Nikt nie może do mnie powiedzieć takiej rzeczy, że nie ma znaczenia to, co widzę w jego życiu. Ludzie tak mówią: jestem narodzony z Bożego Ducha, nie ma znaczenia to, co widzisz w moim życiu. Ja mówię: nie ma to znaczenia, jeżeli chodzi o Twoją bytność w niebie. To nie ma znaczenia. Krótko powiedziawszy, ktoś jest skończonym chamem i łotrem w swoim postępowaniu i ja spotykam tego człowieka na swojej drodze w danej chwili i ja nie mogę do niego powiedzieć: nie jesteś narodzony z Bożego Ducha, jeśli on mówi, że jest narodzony z Bożego Ducha. A więc ja nie podważam jego narodzenia z Bożego Ducha. Ale kiedy do mnie powie Artur: chciałbym zacząć z Tobą współpracować, to powiem: oczywiście, ale wtedy, kiedy Twój charakter będzie możliwy do przyjęcia przeze mnie. Ale przecież jestem narodzony z Bożego Ducha. Ja mówię: ale w charakterze jesteś chamem i łotrem. A ja będę pracował z Twoim charakterem. Bo to Twój charakter, tak, jest przekaźnikiem tego, co jest w Twoim duchu. A zatem na dzisiaj mamy do czynienia z faktem, że jesteś zatkany. A więc nic mi z Twojego ducha. I koniec. Nic mi z odrodzonego ducha człowieka, jeśli jego charakter jest nieprzemieniony. Nic mi. Jemu do tego, co ja czuję, absolutnie nic. Bo on idzie do nieba. A to, że na ziemi nie będzie miał przyjaciół i będzie miał piekło, to już jest inna parafia. Natomiast ja jestem drugim człowiekiem. Ja z człowiekiem łączę się przez jego charakter. Ja współpracuję z charakterem ludzi. Z charakterem ludzi współpracuję. Ja nie współpracuję z ich duchem. Oczywiście, ja współpracuję z ich duchem, ale za pośrednictwem ich charakteru. Czyli ja nie mogę porzucić tego, czym jest ich charakter. I ja też jestem przyjmowany przez ludzi za pomocą mojego charakteru. Co z tego, że ja mówiłbym, że w moim duchu jest odważny Bóg, kiedy w moim charakterze byłbym lękliwym i wycofanym człowiekiem? Ja bym niczego nie zrobił na tej ziemi. Wyobrażacie sobie, że wychodzę głosić Ewangelię i głoszę tę Ewangelię w ten sposób: drodzy przyjaciele, naprawdę nie musicie mnie słuchać, wiecie, jestem tylko marnym robakiem. Ale wiecie, chciałem powiedzieć wam, że Jezus mnie zbawił. Jakbyście chcieli przyjąć tego Jezusa, to też będziecie tacy anemiczni jak ja. I jakoś sobie będziemy razem żyli. Od razu mi się przypomina taki kawał o anemiku. Jak przychodzi anemik do siostry, która jest siostrą przełożoną na oddziale, i mówi: siostro, potrzebuję polopiryny. A ona mówi: to mówi, nie wiem, jakoś zanieść do pokoju, że on mówi: nie, potoczę.
Rozumiecie? Zresztą diabeł chce widzieć takich ludzi. Oczywiście nieważne, że ja mam teologiczną informację, że odważny, wielki i silny Bóg jest we mnie. Ale moje usposobienie jest nieprzemienione, jest dalej lękliwe i chowam się. Wiecie, kiedy ja będę do was mówił o głoszeniu Ewangelii, tak? Będziecie też dostawali pewne zadania z tym związane, bo będę wam dawał zadania. Będziecie mieli na przykład iść i głosić Ewangelię komuś. Kiedy będę mówił o uzdrowieniu, będziecie mieli iść i się modlić o uzdrowienie komuś. Rozumiecie? Bo wy musicie takie rzeczy robić. No, to nie ma, że nie. Pomodlimy się o to i będziesz na przykład... Pomodlimy się, ja wam pokażę, jak to działa. Pomodlimy się, będziesz zdziwiony, że w ciągu tego miesiąca między szkołą a szkołą będziesz miał sytuacje takie, że pomodlimy się o to, żeby stawali ci na drodze ludzie chorzy. O to się pomodlimy i zobacz, co się będzie działo. I będziesz w pracy, w różnych miejscach słyszał, wiesz, Krysiu, jakoś tak mnie boli głowa i teraz będziesz musiał się przełamać, żeby podejść do koleżanki w pracy czy gdzieś i powiedzieć, słuchaj, chcesz, żebym się o ciebie pomodliła? Bo Bóg jest we mnie, który jest lekarzem. Teraz na ciebie położę ręce i ci przestanie boleć głowę. To będzie twoje zadanie domowe. Rozumiesz? Twoje zadanie. I ty nie będziesz zdawał tego zadania przede mną. Tylko przed sobą samym. Gdzie twój interes, żeby to zdać. A nie mój. Ja zdałem. Rozumiecie? To wiecie, o co tutaj chodzi. A więc widzimy, że charakter jest poznawalny po uczynkach. Co to są uczynki? To są nasze codzienne, podkreślam, codzienne zachowania, sposoby bycia, usposobienie i przekonania. Zachowania, sposoby bycia, usposobienie i przekonania. Oto widzialne elementy związane z naszym charakterem. Te rzeczy stanowią odzwierciedlenie stopnia przemiany naszej duszy na obraz Bożego charakteru w naszym duchu. Boży charakter w twoim duchu jest. Rozważanie Bożego charakteru w twoim duchu będzie powodowało transfer do twojej duszy. Tak? I w twojej duszy będą te rzeczy się objawiać, będą widzialne. Nie ma, że niewidzialne. Będą widzialne w twoich zachowaniach, sposobie bycia, usposobieniu i przekonaniach. I teraz tak. Pierwsza księga Mojżeszowa. 9:5. Pierwsza księga Mojżeszowa 9:5. Oho, już się wyrobiło to wszystko. Pierwsza księga Mojżeszowa 9:5. Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia, a od człowieka będę żądał duszy człowieka za życie brata jego. Krew w Starym Przymierzu symbolizuje duszę człowieka, psychikę człowieka. Rozumiecie? Wiecie, dlaczego w ogóle krew w Starym Przymierzu ma za zadanie zobrazowanie dwóch i tylko dwóch rzeczy? Pierwsza rzecz to jest zobrazowanie duszy człowieka. Druga rzecz to jest zobrazowanie ofiary krzyżowej. Rozumiecie? Ofiary krzyżowej. Nic więcej. Jak się tam mówiło, że nie będziecie jeść z krwią. Dzisiaj chrześcijanie mówią, nie jem kaszanki, bo tak napisali w Starym Przymierzu. Mówię, w Starym Przymierzu nikt nie pisał o kaszanki. Bo ja jem kaszankę, jestem bardzo duchowym i namaszczonym człowiekiem. Rozumiesz? Mogę skunksa jeść. Albo kaszankę ze skunksa. Na przykład. Bzdury różne są. Stary Testament, jak wiecie, czytamy przez pryzmat Nowego Testamentu i tylko i wyłącznie. I tutaj widzimy, pewną rzecz. Otóż w wiecznym.
wnętrzności, nasze dusze będą zjednoczone z naszymi duchami. Rozumiecie? Do nieba nie pójdziesz tylko samym duchem. Tylko w momencie twojej śmierci fizycznej tutaj na ziemi, czy też porwania Kościoła, bo to nie ma znaczenia, czy dożyjemy tego, czy nie dożyjemy, ale nastąpi wtedy tak czy inaczej oddzielenie wewnętrznego człowieka od jego fizyczności. W przypadku porwania Kościoła będzie to natychmiastowa przemiana ciała na ciało chwalebne, ale nie o tym mówię teraz. W przypadku śmierci fizycznej ciało zostaje fizyczne na ziemi, jest utylizowane, w przyszłości otrzymujemy nowe chwalebne ciało. Tak czy inaczej, do nieba idzie nasz duch i dusza już jako jedno, nie jako dwa. Jako dwa to funkcjonuje tu na ziemi teraz. Tu na ziemi jesteśmy trójjedyni. Ale w niebie nasz duch i dusza ulegną połączeniu. I nasze życie wieczności będzie umiejscowione na poziomie naszych dusz podczas życia na ziemi. Posłuchaj, bardzo ważna informacja. Do nieba idziemy na podstawie niezasłużonej, zastępczej śmierci Jezusa Chrystusa za nasze grzechy. To Jego śmierć i zmartwychwstanie otworzyły nam niebo. Ale każdy chrześcijanin stanie na sąd Chrystusowy w niebie. Na tym też, na tym sądzie będą osądzone Jego działania na ziemi w duszy i w ciele. To, jak przemieniłeś swoją duszę i jakie rzeczy osiągnąłeś w wyniku tego, taką nagrodę na owym sądzie dostaniesz. O tym pisze święty Paweł w liście do Koryntian. Jeżeli dom twój zbudowałeś, tak, w gałęzi, z drewna czy z innego palnego materiału, to zostanie on spalony i szkodę poniesiesz. Jeśli zbudowałeś go z drogich kamieni i materiałów niepalnych o wysokiej jakości, to nagrodę dostaniesz. Nagroda nasza w niebie będzie związana z tym, na ile przemieniliśmy nasz charakter na obraz Boży tu na ziemi. Rozumiecie, o co tu się rozchodzi? Tu jest naprawdę konkretna walka o coś. To nie jest przemiana charakteru, to nie jest tylko po to, żebyś ty był fajniejszy. Przemiana charakteru przede wszystkim ma służyć temu, abyś uzyskał nagrodę. I ta nagroda to nie będzie żelazko albo gitara z wejściem na spawarkę. To nie będzie taka nagroda. Nagrodą w niebie będzie zarząd. Czym? Wszechświatami. Rozumiecie, to jest bardzo ważne. Wiecie, do czego my jesteśmy powołani? Do zarządu wszechświatami. Do tego jesteśmy powołani. Jeden dostał 9 miast, inny 5 miast. Pamiętacie? Pamiętacie teksty o rządzeniu laską żelazną narodami? Kim będziemy rządzić? Jakimiś narodami. I to nie będą narody pod tytułem i jacyś tam chodzący ludzie sobie. To trzeba być arogantem, żeby myśleć, że Bóg tylko ludzi stworzył. Że te wszystkie kosmosy, że to jest Ziemia, są wszystko, tam jeden kosmos, Ziemia, to wszystko się kręci wokół Ziemi. To Bóg jedyny wie, co tam wszędzie gdzieś jest. I ta informacja o zarządzie narodami to jest bardzo ważna informacja dla nas. Ja nie wiem, jak, gdzie jest. Rozumiecie? Ja wiem jedno. Wiem, że my jesteśmy przez Niego w Chrystusie Jezusie powołani do zarządu narodami. To ja wiem. To ja wiem. I teraz ja zamierzam przemieniać swój charakter na charakter Boga. W jakim celu? Jak ja pójdę do nieba, i ja stanę na sąd przed Trybunałem Chrystusowym, tak? To ja otrzymam nagrodę
wprost proporcjonalną do przemiany mojego charakteru. Bo tak jak zmienię swój charakter, takich uczynków dokonam, to proste. W ogóle żadnych uczynków innych nie dokonamy, jak tylko uczynki za pomocą przemienionego charakteru. No bo to jest mega prosta rzecz. Im bardziej będę uwalniał miłość do ludzi, tak? Czyli przejawia się miłosny charakter Boga w mnie. Im bardziej będę przejawiał miłość, no tym więcej będę mógł ludzi pociągnąć do Chrystusa. No kurczę, to jest bardzo proste. Jak ja mogę uzdrawiać chorych, jak ja nie lubię ludzi? Proszę, pouzdrawiam teraz. Co z tego, że moc Boża działa przez ciebie ku uzdrowieniu? Jak ty w ogóle idziesz ulicą i ty masz po prostu równiutko wywalone na te społeczeństwo. Ciebie nie zależy, tobie nie zależy, czy ludzie chodzą, proszę ciebie, z jedną nogą, czy z dwoma. Ciebie nie interesuje, że po prostu codziennie umierają gdzieś ludzie. Ciebie to nie obchodzi. Dlaczego to ciebie nie obchodzi? Ponieważ cecha charakteru pod tytułem miłość nie została uzewnętrzniona w twojej duszy. No to ci nie zależy. Proste? Czemu ludzie nie ogłoszą Ewangelii? Bo im nie zależy na skupionych duszach. Ja się w ogóle nie dziwię, że ci nie zależy na przykład. Dlaczego ma ci zależeć, jak charakter Boga nie został przetransferowany do twojej duszy? To ci nie zależy. Zrozumiecie, jaka to jest wielka zasada? To są niesamowicie ważne rzeczy, bo się okazuje, że my możemy w ogóle mnóstwa rzeczy nie zrobić na tej ziemi, mimo że my możemy zrobić. Ale jeśli nie zmienimy swoich charakterów, no to do widzenia. Zresztą tyle razy tutaj siedzi, narodzony z Bożego Ducha ludzi, posiadamy w naszym duchu moc. Moc. Ale teraz zobacz, żeby tą moc uwolnić, to my musimy mieć poprzemieniane nasze charaktery. Ty musisz na przykład chcieć iść do ludzi. Ale jeżeli ty nie chcesz iść do ludzi, to ta moc w tobie jest nieczynna. No bo żeby kogoś uzdrowić, to trzeba co? No kurczę, do niego pójść na przykład. Byłoby fajnie, nie? Jak chcesz kogoś uzdrowić? Jak ci się nie chce? Jak ci się nie chce? A jak chcesz na przykład szerzyć królestwo swoimi finansami, jak tobie się nie chce sięgać po rozwój finansowy? Czy nie chce? A po co będę się sięgał? Ostatnio rozmawiam z jednym człowiekiem i on do mnie mówi tak, młody chłopak, mówi do mnie tak. On nie pracował, znaczy po mojej rozmowie z nim już będzie, ponieważ już pracuje, przypuszczam. Ale on nie pracował, bo on miał taką mentalność, mówi, ja niewiele potrzebuję od Boga, a w ogóle po studiach fajny chłopak, nie? Niewiele potrzebuje. Jest napisane i od razu, jak tacy ludzie od razu mają teologię na to. Jest napisane, poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Więc to, co ja posiadam, to mi wystarczy. Ja mówię, bardzo dobrze. A powiedz mi, mówię, jak ty hojnie łożysz na każdą dobrą sprawę? O tym mi opowiedz. Mówię, czym ty łożysz? Trociną? Ja mówię do niego tak. Chcesz żyć za 1500 zł miesięcznie? Bardzo proszę. Tylko zarób 7000, tak? I resztę przynieś mi. Ty żyj za 1500 miesięcznie. Rozumiesz? A 5,5 przynieśli co miesiąc. Ja będę wiedział, co zrobić z tym. Pasuje ci? Patrzy na mnie i mówi, no co? Poprzestawajcie na tym, co posiadać. To twoja teologia. Poprzestań na 1500, 5,5 przynieśli. Jestem sługą Bożym, wpompuję to w królestwo. To co mam robić? Mamy do roboty iść. Mówię, Leju. Mówię, istnieje teologię. Ale rozumiesz? Młody chłopak, ale nieprzemieniona formuła charakteru doprowadziła do tego, że opatrz, nie rozumie słowo, nie robi różnych rzeczy, nie generuje pieniędzy. Rozumiecie? My bardzo dużo możemy stracić poprzez nieprzemieniony charakter. Rozumiem? Bardzo dużo. Na sądzie przed Trybunałem Chrystusowym będziemy sądzeni nie
z uwagi na to, czy przyjęliśmy Jezusa. Bo z uwagi na to, czy przyjęliśmy Jezusa, to ludzie będą sądzeni przed wielkim białym tronem, przed którym my nigdy nie staniemy. My już jesteśmy zapisani w Księdze Życia. I nikt nas z niej nie wykreśli. Ale przed Trybunałem Chrystusowym, to jest inny sąd, inny sąd, inny oddział. Tak? Jest wiele oddziałów w sądach. Tak? Ten przed wielkim białym tronem to jest pierwszy wydział karny. A ten przed Trybunałem Chrystusowym, proszę Ciebie, to jest drugi wydział cywilny. To jest zupełnie inna historia. Zupełnie inny kontekst. Zupełnie inna księga prawa. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Uświęcenie naszych dusz podczas naszego życia na ziemi, czyli przemiana naszego charakteru, jest naszą rękojmią sukcesu w wieczności. Niech wieczność nie kojarzy z Tobie się z tym, że jak głupawy baranek będziesz latał po chmurkach. Bo takie coś to się po LSD robi ludziom w głowie. Rozumiesz? Jak ja ćpałem, to ja miałem takie zajawki. Duchowa rzeczywistość, popularnie zwana niebem, to jest życie. To jest potężne państwo. Rozumiecie? Tam się normalnie będzie żyło, ludzie. Potem zejście na ziemię, tysiącletnie królestwo. W sferze fizycznej tutaj, Jezus na tronie w Jerozolim, my razem z Nim, rozumiecie? Potem, za te 1000 lat, tak? Następuje globalna walka. Potężna walka pod Armagedonem. Potem utylizacja ziemi. Potem nowe niebo i nowa ziemia, rozumiecie? Kurczę, ile to przed nami, a Bóg wie co dalej. Rozumiecie? To w ogóle, to jest inna bajka. To są potężne, to dopiero tutaj to się rozpędzamy. Rozpędzamy się. Ale to rozpędzenie jest mega ważne, bo to, jak my tutaj się rozpędzimy, taką zapłatę odbierzemy. Ja wam mówię o bardzo poważnej sprawie, o inwestycji. Inwestować ludzie nie lubią, ludzie lubią wydawać. Rozumiecie? Czasami ludzie pytają, czy mogą wziąć kredyt. Ja mówię, zależy. Mówię, są dwa rodzaje kredytów. Jeden jest kredytem świętym, drugi nieświętym. Ja mówię, konsumpcyjny jest nieświęty, obrotowy jest święty. Jezus non stop leciał na kredytach obrotowych. To osła kazał pożyczyć sobie, bo nie miał na czym wjechać do Jerozolimy. To łódkę potrzebował, bo nie miał na czym głosić. To chałupkę potrzebował, bo nie miał gdzie zrobić spotkania. Rozumiecie? Cały czas coś pożyczał. Kredyt obrotowy. Chcesz założyć firmę? Chcesz rozkręcać? Nie ma żadnego problemu. Bierz miliony dolarów, jak cię Bóg prowadzi i rozkręcaj firmę. Rozumiesz? Ale jak zarabiasz, proszę Ciebie, 2000 miesięcznie i chcesz sobie wziąć plazmę za 5000 miesięcznie, to jesteś głupcem. Rozumiesz? Jesteś głupcem. Bo kredyt konsumpcyjny jest z piekła. To proste jak drut. Bo on nie przynosi ci nic. Siedzisz, patrzysz w plazmę i gryziesz łapę. Bo nie ma co jeść, bo trzeba spłacać plazmę. Spłacisz plazmę, kupisz sobie pralkę na raty. Wiesz o co chodzi? Całe życie ludzie zakredytowani kredytami konsumpcyjnymi. Konsumpcyjny, czyli do zjedzenia, rozumiecie? Ludzie się zestarzeją, rozumiesz? Później okazuje się, że nic nie mają. Całe życie na kredytach, nic nie zrobili, nic nie osiągnęli. Co miałeś w życiu? Plazmę mam. My człowieku. Trzeba było wziąć obrotowy. Obrotowym byś obrócił, zarobiłbyś szmal i byś sobie kupił plazmę za gotówkę. Bóg nie ma nic przeciwko temu, żebyśmy byli milionerami. Bądź milionerem, halleluja. Żyj na wysokim poziomie, człowieku. Jeździ Rolls Royce, nie ma problemu. Tylko zrób to mądrze. A nie przeżyj życie. To przeżyć życie to każdy potrafi. Rozumiecie, co to jest za problem przeżyć życie?
nabiorę kredytów, nie ma żadnego problemu. Nie tak działa. Ja pracuję z masami ludzi i ja wiem, z jakich ludzie wychodzą problemy. Co to znaczy, jak mają potężne kredyty konsumpcyjne i w ogóle nieraz się modlimy, łamiemy demoniczne siły, żeby w ogóle ludzie wyszli z tego. Bo chcą coś zacząć od nowa, rozumiecie? A dlatego młodych ludzi to przestrzegam, ja mówię, żadnych kredytów konsumpcyjnych. Mówię, po co ci te kredyty konsumpcyjne? Weź obrotowy kredyt. Załóż biznes. Załóż biznes. Czesz kasę, łup Egipt. Rozumiesz, o co chodzi? I nie miej prawdy na razie. Nie mebluj mieszkania. Kup se materac, śpi na materacu i rozbudowywuj firmę. Aż cię będzie stać na łóżko. To się nazywa poprzestawać na tym, co posiadamy. Amen? I można w ten sposób żyć. Żyć można, to się tak robi. Mądrzy ludzie zajmujący się biznesem, tak? Oni inwestują w biznes, a sami często przez pewien okres czasu zaciskają pasa i nie przyjdzie im do głowy, żeby przeżreć część pieniędzy. To nie tak działa, tak? To duchy kłamliwe tak robią wśród ludzi. Potem Kościół jest biedny i załamany. A więc widzimy, że uświęcanie naszych dusz, tak? Że transfer Bożego charakteru z naszego ducha do naszych dusz to jest bardzo poważna inwestycja. Inwestuj w to, bo to ci się sprawdzi przed Trybunałem Chrystusowym w niebie. Tam dostaniesz odpłatę za to. Zobaczysz, jak zarobisz. Zobaczysz, jak obrócisz tymi talentami, jaki będzie z tego później interes. Ja dzisiaj już planuję pod kątem mojej wieczności. Ja nie będę zamierzał, rozumiecie, zasuwać na jakimś niskim poziomie gdzieś. Ja zamierzam realnie zarządzać narodami. Ja zamierzam tak żyć w wieczności. Druga sprawa, opisana w pierwszym liście do Tesaloniczan 2:8. Pierwszy list do Tesaloniczan 2:8. Mówi tak. Pierwszy list do Tesaloniczan 2:8. Przyjęliśmy dla was tak wielką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. To za pomocą naszych dusz, czyli za pomocą charakteru naszego, uwalniamy duchową moc. Co mówi tu Paweł? Oni byli gotowi użyczyć dusz swoich, przemienionych dusz swoich. Oni byli gotowi. Rozumiecie, o co chodzi? My musimy być gotowi użyczyć duszy swojej. Ale jak ty użyczysz duszy swojej, jeśli ona ma niską jakość? Czego ty tam użyczysz? Za pomocą przemienionych charakterów nawiązujemy głębokie relacje z drugim człowiekiem. Zobaczcie, gdzie się nawiązuje prawdziwa relacja miłosna. Między duszami. Wpływamy na siebie naszymi charakterami. A więc nie tylko jest uwalniana moc za pomocą naszego charakteru, ale również zawiązują się miłosne relacje za pomocą naszych charakterów. Jakże miło być w dobrym towarzystwie. Jakże szukamy przyjaciół z przemienionymi charakterami. Są dwa rodzaje ludzi, którzy są w moim życiu. W takim bezpośrednim kontakcie. Jedni ludzie to ludzie, którym usługuję. Ludzie, którym usługuję, nie ma dla mnie znaczenia, jakie mają charaktery. Druga grupa ludzi to ludzie, z którymi obcuję. I to już ma dla mnie znaczenie, jakie mają charaktery, bo oni wpływają na moje życie. Na moje życie może wpływać ktoś za pomocą swojego charakteru. Jeżeli ja wchodzę w relacje z ludźmi, no to oni na mnie jakoś wpływają. Jeżeli ja widzę, że osoba, z którą wchodzę w kontakt, ona ma na tyle nieprzemieniony charakter, że jej charakter mnie by zniszczył, no to przecież w ogóle nie wejdę
w głęboką interakcję z tym człowiekiem, tylko potraktuję go jako ucznia. Będę go uczył. Będę na niego wpływał, ale już nie będę mógł się z nim przyjaźnić bardzo. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? No jak to mam zrobić? Przecież nie mogę iść przez życie z człowiekiem, przepraszam, tak? Który nie tylko sam się wywali, ale pociągnie mnie za sobą. No. To nie o to chodzi w ogóle w tych relacjach. Miałem kiedyś kolegę takiego. Przychodził do mnie w szkole do domu i robił dwie rzeczy. Wyżerał mi z lodówki. Ale jak wyżerał? Po prostu wchodził mi żar. Był duży, więc żar dużo. I to jeszcze było pół biedy. Ja miałem małe takie jakby tutaj... Mnie to mało ruszało, bo to tak naprawdę matka i ojciec, właściciele domu, okej, okay, no to oni mnie najpierw okrzaniali, gdzie jest tam pół gara kapusty, no. Dobrze. Ale robię drugą rzecz. Zbierałem sobie zwierzaczki takie. Takie plastikowe zwierzaczki. Jelonki, sarenki, niedźwiadki i inne. Cholera, kradł mnie kiedy mógł. No. Trzymałem to w regale. Otwierało się szybę. Człowieku nie można go było zostawić samego w pokoju. Zawsze ktoś ukradł. Jak nie niedźwiadka, to samochodzik mnie wyniósł. Patrzę, potem chcę się bawić w coś, lub mnie nie ma. Ja dopiero po chyba dwóch czy trzech latach zatrybiłem, że to on to w ogóle wynosi. No i wiecie, co przestałem robić? Przestałem go zapraszać do domu. No kurczę, na to mi kolega, który jest niebezpieczny w ogóle. Rozumiesz? No wiesz, ja pracować to sobie mogę z kimś niebezpiecznym, to mi nie zależy, bo ja z nim nie żyję. Rozumiesz? Jak pracuję w zakładzie pracy i pracuje obok mnie na przykład jakaś kobieta i ona pracuje w takiej samej formule jak ja, nie wiem, razem składamy jakieś kartony na taśmie, to mnie w ogóle nie obchodzi jej życie moralne. To jest moja koleżanka z pracy. Wiecie, co mnie obchodzi? Żeby kartony składała dobrze. Znaczy nawet to mnie nie obchodzi, bo ja odpowiadam za swoje kartony. No ale na przykład ona by nie mogła, gdyby się okazało, że ona dla ciebie ma co tydzień innego faceta, to by raczej nie była moją żoną, no zgadza się? Kurczę, bo jednak ta więź jest czymś innym niż współpraca z kimś. Za pomocą przemianionego charakteru nawiązujemy relacje z innymi ludźmi. Stan uświęcenia duszy definiuje jakość i częstotliwość uwalnianej mocy Boga, tak? I uwalnianej miłości Boga. To w ogóle bardzo potrzebujemy zmieniać swój charakter. Ten werset nam to pokazuje. My musimy udzielać dusz naszych. Teraz patrzymy dalej. Księga Izajasza 26:3. Księga Izajasza 26:3. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój, mówię, bo tobie zaufał. Jak brzmi oryginał tego tekstu? Zobaczcie, jak się różni od przekładu, który przed chwilą przeczytaliśmy. Oryginał brzmi w ten sposób. Jego charakter stateczny. Ty, Boże, kształtujesz w pokoju. W pokoju, bo tobie zaufał. Szok. Tak mówi oryginał hebrajski. Jego charakter stateczny. Ty, Boże, kształtujesz w pokoju. W pokoju, bo tobie zaufam. Gdy zgadzamy się, aby Boży charakter przenikał naszego ducha, czyli rozważamy Boży charakter, to o czym mówiłem na poprzedniej sesji, zgadzamy się z nim, to z naszego ducha do duszy charakter ten zaczyna przenikać. Zaczyna on kształtować nasze dusze na jego obraz.
kształtując do tego stopnia, że zaczynamy się coraz bardziej odróżniać od środowiska, które nas otacza. Jest to bardzo widoczne dla nas i dla innych. Trzeba nauczyć się to w ogóle zauważać, nie mówić, że to pycha. Im więcej będzie wpływu Bożego charakteru na twój charakter, tym bardziej będziesz się odróżniał. Ty się nie bój odróżniać. Ludzie w Kościele panicznie boją się odróżniać. Wielokrotnie tak jest. Próbują być w świecie takimi jak ten świat. A kaznodzieje ich do tego jeszcze zachęcają. Nie. Im mocniej będzie Boży charakter z twojego ducha wpływał na twoją duszę, tym bardziej będziesz się odróżniał. Będziesz coraz bardziej inny. I co? I trzeba tą rzecz zaakceptować i normalnie w niej żyć. I jestem inny. I super. Mamy takiego kolegę u nas w kościele. Ten kolega jest Hindusem. Ma na imię Ankit, a na nazwisko Katarja. Ankit Katarja. Ankit się narodził z Bożego Ducha i już tak został u nas. No i Ankit zajmuje się rozwożeniem pizzy. Jeździ na małym motorku i rozwozi pizzę. Ankit jest przystojnym, młodym mężczyzną. Jedzie sobie ostatnio na swoim motorku wieczorem, idą jakieś trzy pijane laski i gdzieś tam go rwą na tym motorku. Ankit się zatrzymuje, laski do niego podchodzą i coś tam zaczynają z nim gadać. Ankit po angielsku mówi. Ankit posłuchał kilka sekund, mówi: dobrze, mówi, spotkałeś się Jezusa kiedyś? I stoi, motor jest cały czas zapalony, bo jest zimno w ogóle, wiezie pizzę. Jak Jezus mówi? I zaczynają głosić Ewangelię. A w ogóle na tym motorku. Dwie się zagotowały, od razu demony zaczęły się manifestować przez nie. Trzecia zaczęła słuchać. Więc Ankit od razu do niej mówi: w ogóle wiesz, Bóg cię kocha. Mówi: w ogóle chcesz doświadczyć Bożej mocy? A ona mówi: chcę. Mówi: to się mnie dotknie, bo nie mogę, mówię, zgasić motorku, bo mi zgaśnie. I już go więcej nie zapalę. Więc tutaj kręci tym motorkiem i mówi: połóż na mnie swoją rękę. I ona położyła na niego swoją rękę. Ankit zaczął się modlić w innych językach. I on zaczęła dotykać Boża moc. Rozumiecie, jak zdjęła rękę. Ona mówi: jakoś tak się lepiej czuję. A on mówi: przyjdź do kościoła. Ona mówi: tak, przyjdę do kościoła. Gdzie ten kościół? Inny przypadek Ankita. Pracuje sobie w takiej, no w tej pizzerni, tam ktoś do niego jakiś tam podpił sobie i tam do niego coś tam zaczął, wiecie, huczeć, no bo on ciemnoskóry, wiecie, o co chodzi. Zaczął coś do niego huczeć, Ankit stoi się, patrzy: dobra, daj spokój, chodź, ja cię pomodlę. No, i zawsze chodzi, ja publiczne rzeczy się dzieją, mówi. A tamten: jak to pomodlę? A nie, no normalnie, mówi, chodź. Mówi: położę na ciebie ręce, mówi, zaraz ci się zmienią w ogóle, wiesz, w głowie cię podmienia, wiesz. On tak uznał od razu wszystkie emocje, bo opadł temu kozaczkowi i mówi: ty naprawdę jesteś jakimś dobrym człowiekiem. Coś wam pokazuje. Dlaczego tak jest? Ponieważ ta przestrzeń charakteru Boga, którym jest władza i moc, przeniknęły charakter Ankita. Ankit w ogóle nie bierze pod uwagę tego, że jest inny niż środowisko, które go otacza. Ankita to nie interesuje. To jest bardzo ważna informacja. Ankit wie, że jest inny. Nie ma problemu. Rozumiecie? On potrafił chodzić z takim translatorem w ogóle w komórce z języka angielskiego na polski i dawać ludziom w autobusie, ponieważ nie zna polskiego, czytać Ewangelię. Pukał. Chodził po autobusie w ogóle. O co? Chcę wam pokazać pewną rzecz. Cecha charakteru. Ktoś powiedział: jak to jest możliwe? W
Polsce, będąc w ogóle, wiecie, nie znając języka, będąc ciemnoskórym, on chodzi w ogóle to robi. Jakim sposobem to się dzieje? To jest przeniknięcie owej części charakteru. Skupił się na tym. Rozmyślał o tym. Namaszczenie uzyskało drogę. Namaszczenie z ducha naszego potrzebuje kanału przepływu, którym jest charakter. Rozumiecie? To nie działa inaczej. I te sfery charakteru są różne. Ja znam ludzi, którzy na przykład zatrzymali się na tym, że jakby uruchomili pewną formułę charakteru Bożego, inne nie. No są strasznymi hybrydami. Ja do ludzi mówię, pełnia charakteru Bożego. Tutaj jest napisane, jego charakter stateczny. Ty Boże kształtujesz w pokoju, bo Tobie zaufał. Czyli widzimy tutaj, że to jest globalna rzecz. Ona dotyczy całego elementu duszy. Tam następuje pokój Boży w każdym elemencie. Nie, że w jednym jest pokój, w innym nie ma pokoju. Jest to jakaś stateczność tego wszystkiego. I teraz, zanim przeczytam następny fragment, chcę, żebyście zrozumieli, że część tych rzeczy jesteście w stanie zrobić samodzielnie, a część nie. Czyli za pomocą Twojego życia modlitewnego i Twojego osobistego rozważania zjawiska, tego, co ja teraz, o czym ja do Was powiedziałem, tego jakby rozmyślania o cechach Boga, to jest jakby ta część, której Ty jesteś odpowiedzialny i którą Ty musisz zacząć jakby uruchamiać. Ale jest też druga część, opisana w Przypowieściach Salomona 27:17. Przypowieści Salomona 27:17. I Słowo Boże mówi tak. Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek. I znowu, jak brzmi oryginalny hebrajski tekst. Żelazo żelazem się ostrzy, a człowieka charakter urabia bliźni. Żelazo żelazem się ostrzy, a charakter człowieka urabia bliźni. Teraz druga sfera, czyli jakby ta druga część przepływu Bożego charakteru z naszego ducha do duszy naszej wymaga życia we wspólnocie. Nie tylko na zasadach wspólnoty Kościoła, ale na zasadach nieuciekania od innych ludzi. Ponieważ ludzie będą Was urabiać, kształtować. Nawet źli ludzie będą Was kształtować. Nawet ludzie, którzy pracują dla diabła i przez których przejawiają się demony, będą Was kształtować. Rozumiecie? Charaktery Wasze będą kształtowane. Opowiem Wam pewną historię. Siedziałem sobie w więzieniu, po nawróceniu, za stare sprawy oczywiście, moja ostatnia odsiadka. Jestem człowiekiem zbawionym, chodzę z Bogiem, założyłem już kościół w więzieniu w ogóle, prowadzę sobie służbę w tym więzieniu. Teraz modlę się do Boga i mówię, Panie, chciałbym mieć taki czas, żeby samemu siedzieć w celi. To by mi bardzo się przydało, muszę odpocząć. Idę sobie do wychowawcy i mówię, Panie wychowawco, potrzebuję sam posiedzieć. Napisz wniosek. Wniosek,
W ciągu kilku tygodni otrzymuję zgodę, idę sobie sam siedzieć do celi. Nie wiem, w którym dniu, w 20 czy którymś tego siedzenia samemu, otwierają się drzwi do celi, stoi oddziałowy, a koło niego stoi pewien człowiek. Mniej więcej tego wzrostu. Miał takie okulary, grube bardzo. Był ogolony na łyso, miał dużą głowę, wystraszoną twarz. Był podobny do tej myszy z Pszczółki Maj. Aleksander chyba się ta mysz nazywa. Aleksander, nie? Tak. Wyglądał jak Aleksander. Opatrzyłem na niego, ja tylko oddziałowego. Prowadzę kościół w tym czasie na udziele. W ogóle mam spotkania systematyczne, w ogóle wiecie. Zrobiłem takie rzeczy, że nikt tam nie zrobił w tym więzieniu. Zrobiłem taką gazetkę w ogóle z Ewangelią przy samym wyjściu na spacer. Codziennie wszyscy przestępcy musieli to czytać. Zmieniałem tam napisy, traktaty były powkładane. Ludzie w ogóle... Oddziałowy mówi do mnie tak, Artur, ten pan będzie z tobą siedział w tej celi. Cela dwuosobowa. On wszedł, oddział mnie wziął na korytarz i mówi, słuchaj, to jest człowiek, on siedzi za takie różne sprawy związane z polityką w ogóle i tak dalej. Mówi w ogóle, jego, mówi, nie można gdzie indziej posadzić, bo go, mówi, zabiją. Mówi, z tobą będzie bezpiecznie. Dobrze, mówię. Już sobie myślę, koniec siedzenia samego. Pierwsze dni przepiękne. Opowiadam mu o Jezusie w ogóle cudownie. Nie chcę przyjść do tego Jezusa, ale myśli w ogóle, rozważa. W ogóle ciekawy człowiek. Mniej więcej po kilku dniach on mówi tak. To znaczy, że jesteś tak naprawdę nawrócony. Ja mówię tak. To znaczy, mówi, że na przykład jesteś w stanie nadstawić drugi policzek. A ja w ogóle? A w ogóle wiesz, on nigdy mi nie mówił, że cokolwiek zna z Biblii, czy coś, w ogóle wiesz. Ja w ogóle mówię, no tak. To znaczy, że w ogóle tutaj jest równouprawnienie, tak? Zaznaczam. Ja wyglądam, jak wyglądam. Jestem silny. Rozumiecie? To w ogóle on jest taki. Ja mówię, takie jest równouprawnienie. On mówi tak. Jestem muzułmaninem. I skoro ty, i ty, i zaczyna na mnie huczeć powolutku, nie? Skoro ty sobie możesz modlić się do swojego Boga, to ja się będę modlił do swojego Boga. W ciągu najbliższego dnia wyciął z kartonu człowieku taki półksiężyc arabski i wziął go, powiesił na ścianie. W ogóle patrzę na to wszystko, mówię, Matrix jakiś, rozumiesz, co się w ogóle tu dzieje. Przestrzeń paru metrów, mówię, w ogóle zaczyna przejmować kontrolę nad tym. Zaczyna mnie szykanować, zaczyna szykanować Boga, zaczyna w ogóle ubliżać Jezusowi, w ogóle... Pierwsze myśli, potrzebuje mniej więcej 25 sekund, żeby go udusić. A następnie wystawić go w ogóle za tą cenę. Tak? Lekko omdlałego po prostu i koniec, nie? Nikt nie będzie miał mi za złe, prawda? Ale mówię zaraz, mówię, Boże, to nie tędy droga, nie wiem, o co chodzi, dobrze, modlę się. Modlę się, wziąłem post. Wziąłem post, mówię, nie jem, zostawiam tę wodę, nie piję też. Dobra, będę pościł, szukam w ogóle Ciebie, Boże. Nie je, nie piję, nie je, nie piję, modlę się. Modlę się, w ogóle klęczę przed drzwiami, w ogóle mała cela, klęczę, modlę się. Siedzi w ogóle na tym łóżku, co mówi, śpię na płaczu. W ogóle wiesz. Ty, jedzie ze mną bez litości. Nie, wiesz. W ogóle mówię, o co chodzi? Zaczynam się modlić w innych językach dużo. On zaczyna gadać po arabsku, a to w ogóle Polak. Zagadać po arabsku. Natężenie duchowe w powietrzu jest takie, że czuć jak
demoniczne, jakby smród spalonej gazet. Ja takiego czegoś nigdy nie widziałem jeszcze wcześniej, ani później. Wiecie, to był szok. W ogóle siedzę ze któregoś dnia wieczorem taki zmarnowany przez to całe zjawisko i w ogóle taka myśl mi przyszła. A wiecie, a jak się modliłem, jak przyszedłem do tej celi na początku, to jedną rzeczą, którą się modliłem, to się modliłem tak: Panie, chcę, aby Twoja miłość, która jest w moim duchu, manifestowała się do mojej duszy. Chcę kochać, jak Ty kochasz. I w ogóle przypomina mi się to, siedzę przy stole, jem i przypomina mi się te słowa. Chciałeś kochać. O Boże, mówię. Nie wiedziałem, że w taki sposób mnie będziesz tego uczył. W ogóle i myśli w ogóle, wie, umarłem zamiast niego. W ogóle zależy mi na nim, a ja w ogóle, wiesz, a ja się gnę. A ja wiem, że mi nie zależy na nim. W ogóle nie zależy mi na nim. W ogóle mi na nim nie, wiecie, na czym mi zależy? Żeby mu złamać nogi na przykład. Na tym mi zależy w ogóle bardzo. W ogóle jestem w tym bardzo dobry. Mogę to w ogóle zrobić. To nie jest żaden problem dla mnie. Chcesz kochać, nauczę Cię kochać. Dobrze, Boże, mówię, zgadzam się, żeby Twoja miłość z mojego ducha przeniknęła do mojej duszy. Słuchajcie, kolejne tygodnie w ogóle przechodziłem katusze z tym człowiekiem. Dokuczał mi facet lżejszy ode mnie o 30 kilo, wyglądający w ogóle jak Aleksander z Pszczółki Maji, podobny zupełnie do nikogo, nic nieznaczący. Wylękniony i skazany na porażkę, dojeżdżał mnie jak burą sukę tam. Rozumiesz, o co tu chodzi? Wiesz, kiedyś jeden pastor, jak był w dobrym stanie, dzisiaj nie jest dobrym, ale jak był w dobrym, kiedyś powiedział taką rzecz. Z tym nastawieniem policzka to jest tak, jak całe życie cię lali w mordę. Tak? I ty dzisiaj mówisz, że ty nadstawiasz drugi policzek, to jest ciało. To nie jest duchowe, bo cię zawsze w mordę dali. Ty teraz cię leją. Okej? To nie jest nastawienie drugiego policzka. To nie jest duchowe zjawisko. Ty nic nie musisz z tym robić. Ty zawsze byłeś poniżany i dalej jesteś poniżany. Dla ciebie duchową rzeczą by było to, abyś wyszedł z poniżenia i zaczął zarządzać. To by było duchowe. To była duchowa zmiana. Jak ktoś był kozakiem życiowym, tak, to teraz on, kiedy nadstawia drugi policzek, to jest świadectwo przemiany charakteru. Tak? Rozumiesz? Jakby Mike Tyson się nawrócił i ktoś podszedł i go strzelił w mordę, i Mike by nie oddał, to by okej, okay, Mike w ogóle ma przemieniony charakter. Policzek drugi nadstawił. Tak? To musimy w ogóle bardzo racjonalnie na to patrzeć, bo to ludzie enigmatycznie podchodzą do rzeczy, wiesz. Ludzie byli biedni całe życie, nawrócili się i mówią, o, poprzestaję na tym, co posiadam. Mówię, nie, jesteś biedny, jak byłeś. W ogóle przestań. Nie? Dla ciebie pokutą byłoby to, abyś zaczął uzyskiwać status finansowy. W ogóle odwrotnie to działa. To jest wszystko odwrotne. Bóg jest Bogiem innym, odwrotnym, prawda? Słuchajcie. Zbliża się, nie wiem ile tam czasu, siedzę z nim, jestem w takim miejscu, że w ogóle pęka coś we mnie. Pęka coś we mnie, zaczynam na niego patrzeć zupełnie w inny sposób. Patrzę na niego i już w ogóle nie chcę mu złamać nogi. W ogóle wstaję rano któregoś dnia, jadłem płatki owsiane z mlekiem. Zawsze rano, nie? Sobie robiłem. Miałem mlek, swoje płatki, mleko, on nie miał nic. W ogóle wstaję rano. W ogóle, mówię, zrobię ci płatku z mlekiem. On się patrzy na mnie. No mówię, zrobię ci. On mówi, a zrobisz mi? Zrobię ci, mówię, płatki z mlekiem. I w ogóle, wiesz, robię te płatki z mlekiem i wiem, że jest dobrze, wiesz. Że w ogóle niczego już sobie nie udowadnia. W ogóle robię mu płatki z mlekiem. Nie chcę zje płatku z mlekiem, wiesz. Mówię, w ogóle, rozumiesz? Coś we mnie pękło. Coś się wydarzyło z moim charakterem. Rozumiecie? Już nigdy to się nie zmieniło w moim życiu. Urobił mnie człowiek. Żelazo. Żelazem się ostrzy.
a charakter człowieka urabia drugi bliźni. To jest bardzo ważna informacja dla was. Nie uciekajcie od ludzkich trybów, w które wchodzicie. Musisz rozpoznawać, co jest diabelską opresją, tak? A co nie jest opresją. Musisz się tego uczyć. Bo to nie o to chodzi, że my mamy w tej chwili podchodzić do rzeczy, o, nie ma żadnego problemu, jadą z nami. Nie, 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 nie. Ja szukam Boga i ja dzisiaj wiem, kiedy ja mam przejąć autorytet, tak? Ale dzisiaj też wiem, gdzie mam pozostać, aby mój charakter został przemieniony. Ja sobie z tego korzystam. Rozumiecie? Ja dziś wiem, gdzie jestem opresjonowany przez diabła za pomocą jakiegoś człowieka i wiem, jak się wycofać z tej relacji. A w innym wypadku wiem w moim duchu, że w tej relacji ja muszę pozostać dlatego, aby charakter mój był urobiony. Ja się daję ostrzyć. Musisz dawać się ostrzyć. Nie wolno ci od razu się zrywać i mówić, idę do komory mojej. W komorze mojej będzie następował transfer. Jedynie będę rozważał Boży charakter i rzeczy będą się działy. Masz rozważać Boży charakter i rzeczy będą się działy. Do tego masz dodać bycie ostrzonym przez drugiego bliźniego. Stąd tak ważna rzecz, jak funkcjonowanie w Kościele. Bo w Kościele są różni ludzie. Ludzie przychodzą, w Kościele nie ma miłości. Nie ma w Kościele tego, nie ma w Kościele owego. Ja mówię, ale człowieku, ale przecież Kościół to nie po to jest, żeby to była po prostu, ja nie wiem, New Romantic, rozumiesz? To nie o to chodzi w tym Kościele, bo nic nie ma New Romantic, rozumiesz? Disco Polo Life to jest tylko New Romantic, tylko to, tylko Disco Polo jest New Romantic, już nic więcej nie ma na tym świecie. Ktoś chce Disco Polo obejrzeć, to sobie tam usłyszy. Rozumiesz? O romantycznych rzeczach, które nie istnieją. Rozumiesz, o co chodzi? Nie ma takich rzeczy. Życie wali bez litości. Jak powiedział Rocky na prawdę. Rozumiecie? To życie wali bez litości. Taka jest prawda o życiu. I teraz nam nie wolno uciekać od pewnych rzeczy, bo oczywiście to nie polega na tym, że latami w czymś trwamy. Nie, 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 nie. To jest nieporozumienie, trwanie przez lata w jakichś relacjach, które cię niszczą. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że jestem w pewnych rzeczach i pozwalam, żeby te rzeczy na mnie wpłynęły. Ja też w duchu rozpoznaję, kiedy następuje przełom. Jak następuje przełom, to ja już dalej w tym nie trwam. Bo po co? Rozumiecie? Nie ma żadnego znaczenia już dalej. Pokazane to jest na podstawie tego, jak Bóg mówi do Izraela, że dlatego, żeby was tu wyszlifować, posyłam Asyrię. No i on Asyrię posyła. Jest Asyria posłana. To nie znaczy, że dzisiaj Bóg posyła wrogów do ciebie. To nie o to chodzi, to jest takie analogii nie odebra. Bóg dzisiaj tego nie robi. Ale kiedyś on posyła Asyrię i teraz Asyria wykonuje dzieło jakieś. Izrael jest doprowadzony do stanu, w którym zaczyna szukać Boga, no ale co? Ale Asyria nie ustępuje. I teraz przychodzi znowu Bóg i mówi przez proroka, teraz uderzę w Asyrię, tak? Już niepotrzebnie dalej działają, idę ich tam, urwę im łeb, tak? Czyli widzimy, że to nie jest tak, że ty masz bezkompromisowo trwać w czymś, co cię niszczy, absolutnie nie. Ale wedle Bożego prowadzenia ucz się nie uciekać od pewnych trybów życiowych, które są związane z relacjami niewygodnymi. Nie szukaj tych niewygodnych relacji, ale jeżeli one są, to teraz szukaj Boga. I mówię, Panie, co z tą sprawą? Czy to jest Boże jakiś atak? Czy to są jakieś tryby pożyteczne dla mnie? I na przykład będziesz odczuwał wewnętrzne przekonanie, okej, dziecko moje, pobądź sobie w tym jeszcze. I ty mówisz, dobrze, Panie, pobędę. Niech to mnie wyostrzy. Niech mnie to wyostrzy.
I po jakimś czasie widzisz, że charakter twój się wyszlifował w tym temacie i ty już wiesz, że dalej ta toksyczna relacja, ona nie ma prawa bytu. I zamykasz na przykład temat. Już nie ma, że dalej, rozumiesz? W przypadku tego człowieka było tak, że kiedy wychodził z mojej celi, a wiecie, było to zupełnie kilka dni po tym zajściu z tymi płatkami, wychodził z mojej celi, a po tego momentu tych płatek się w ogóle zaczął zmieniać, coś się zaczęło w nim dziać, też było ciekawe. Już się nie kłócił ze mną, już, rozumiecie? Taki był, był inny. Nie to, że przybiegł i na szyję się rzucił, albo że mnie przeprosił, chociaż właśnie chyba dzień czy dwa przed wyjściem mówi do mnie tak. Mówi, byłem dla ciebie niemiły, prawda? A ja sobie myślę, mówię, po prostu mówię, uniknąłeś śmierci. Mówię, tak, byłeś, mówię, niemiły trochę. A on mówi, wiesz, mówi, no, mówi, czasem tak mam, mówi, nie. Tak mam, taki jestem. On nie powiedział, przepraszam do mnie ani nic, no nie? Ale powiedział jedną rzecz, mówię, mówi do mnie tak. W ogóle nigdy się na mnie nie zdenerwowałeś. Wiesz. Nie kazałeś mi stąd iść. Wiesz, w ogóle on to zobaczył. Myślę, że musiał z tym żyć do końca życia później. Nie wiem, czy dziś jest z Bogiem, czy nie jest z Bogiem. Nie wiem, czy żyje, czy nie żyje. Nie wiem tego. Ale wiem, że on zobaczył miłość. Rozumiecie? On to dotknął. To było już widoczne w moim charakterze. Się dotknął Boga we mnie. Rozumiecie? On się dotknął Boga. Dotknął się szaty Jezusa. Przez mój charakter. Nie wiedząc, że sam mi w tym pomógł. On nie wiedział, że mi pomógł. On mi pomógł w tym. Ja przeanalizowałem swoje życie, wiecie, ile ludzi mi pomogło. Ja dziś robię to, co robię, bo pomogło mi w tym wielu ludzi, którzy mnie zawiedli. Wielu ludzi, którzy mnie zawiedli, pomogło mi w tym, aby wykształtować mój obecny charakter. Rozumiecie? Dlatego dziękuję Bogu za ludzi w moim życiu, którzy mnie zawiedli. Nie mam żadnego żalu. Nie tylko im odpuściłem, ale uznałem ich za narzędzia do ukształtowania mojego charakteru. Przez to dzisiaj mogę kochać, jestem o wiele spokojniejszy i o wiele bardziej znam swoją wartość. Jestem lepszym człowiekiem przez tych złych ludzi. Szok. Czyż Bóg nie jest pełen paradoksów? Zobaczcie, jak to działa. Często to, co byśmy uznali z gruntu za przekleństwo, tak, było błogosławieństwo. Było błogosławieństwo. I dalej twierdzę, że Bóg nie posyła żadnych wrogich rzeczy do naszego życia. Chorób, nieszczęść, ani patologii. Po prostu życie takie jest. Ty idąc przez te życie, no niestety, w ten sposób żyjesz, no dotykasz tego wszystkiego. Bądź mądry, aby nie od wszystkiego uciec. Przynajmniej nie od razu. Ucz się tego, dyscyplinuj się w tym. Rozumiesz? To tak jak biegam na steperze, biegam i mam taki przycisk, że mogę sobie zmniejszać ciężar na tym steperze. Biegam, im dłużej biegam, tym jestem bardziej zmęczony. Ale od pewnego czasu pomyślałem sobie tak. Dobrze. Kiedy będzie przychodził kryzys na mnie, to o jedno oczko zwiększę ciężar. Zobaczymy, co się stanie. W ogóle na początku, kiedy zacząłem to robić, to mi się chciało żygać. W ogóle mówię, koniec. W jednej chwili poczułem, jakby ze mnie wyszła cała siła. Ale mówię, dobrze. Na krótkim odcinku to przetrwa. Minął krótki odcinek, 2,5 minuty, mówię, dodam jeszcze oczko. Rozumiesz? Zobaczę, do jakiego momentu. Mówię, tak sobie myślę, przecież nadal stoję.
Nie zemdlałem. W sumie mówię, jak zemdleję. Przecież są tu ludzie i mnie zbiorą do kupy. No kurczę, daleko nie upadnę, no tylko spadnę ze stepera. Wiecie co? W przedziwny sposób moja siła zaczęła rosnąć. Dzisiaj wchodzę na ten steper i to, co było dla mnie, powiedzmy, miesiąc temu problemem, się już nie jest. Bo w sytuacji krytycznej nie wycofałem się, ale zwiększyłem obciążenie. Powiedziałem, come on! Oczko wyżej. I wiesz, co się stało? Mózg zareagował, tak? Rezerwami energii. Te rezerwy energii są w tobie tak potężne, że nawet nie wiesz, co ty masz. Masz siłę, której nie jesteś w ogóle świadomy. Taką masz siłę. A więc nie uciekaj przed każdą osobą, która jest negatywna w twoim życiu. Ponieważ żelazo żelazem się rozstrzy, a charakter bliźniego wygładza drugi bliźni. Rozumiecie? Korzystajcie z tego narzędzia. To jest narzędzie. To narzędzie jest. To jest narzędzie po prostu.